W wyścigu po zdrowie Kolno ma szansę pobić Łomżę. Do tej pory w mobilnym punkcie szczepień przeciwko COVID-19 zaszczepiło się około 500 osób, mieszkańców miasta i powiatu, ale też turystów jadących tędy na Mazury. Zaszczepić można się jeszcze do niedzieli. Ewa Mamińska. Do tej pory w województwie podlaskim najwięcej zaszczepiło się mieszkańców Białegostoku, Białowieży i Wysokiego Mazowieckiego, bo blisko 44%. Najmniej chętnych do szczepień jest w Grajewie, Turośli i Radziłowie. Tam zaszczepiło się po kilkanaście procent mieszkańców. Pomoc ma mobilny punkt szczepień, który odwiedza kolejne miasta regionu. Do końca tygodnia będzie stacjonował w Kolnie. Idealny punkt przy drodze krajowej, przy urzędzie, gdzie dużo jest interesantów. Ludzi, którzy przyjeżdżają to naszą drogą krajową i zajeżdżają. Do tej pory w mobilnym punkcie w Kolnie zaszczepiło się około 500 osób. Myślę, że będziemy w stanie przeskoczyć wynik, który był wykonany w powiecie łomżyńskim, czyli w powiecie, który ma 2,5 raza więcej mieszkańców. Zaszczepić można się jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Trzeba się szczepić chyba, nie? Żeby to się może skończyło w końcu, no to może trzeba się zaszczepić i po prostu być bezpiecznym. No. U mnie matka jest zaszczepiona i nie choruje, nie nic, no to chyba jest dobrze. A stało się to przepustką do życia. Wszędzie, gdzie trzeba się ruszyć, to wszędzie jest szczepienie, szczepienie. Mobilny punkt będzie stacjonował w Kolnie do niedzieli. Żeby się zaszczepić, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Najbliższy weekend. Będziemy szczepić do godziny 17 w niedzielę. Absolutnie gorąco wszystkich serdecznie zapraszam. Niestety idzie ciężki czas, który przewiduje minister i wszyscy specjaliści. Mamy taką nadzieję, że te dwa dni, kiedy jeszcze ten punkt będzie czynny, mieszkańcy miasta, powiatu skorzystają z możliwości zaszczepienia się i pomogą w walce z pandemią. Kolejnym miastem, które odwiedzi mobilny punkt szczepień, będzie Augustów. Ewa Mamińska, Obiektyw.